@lostchickfai. W uzasadnieniu przeczytać można, że w planowanym terminie, do godziny 13.25 maja 2018, wpłynęła tylko jedna oferta, a wykonawca zadeklarował wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą wartość 524 171 699 zł. Oznacza to, że oferowaną cena przewyższa o około 119% kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, to jest 239 038 00,00 PLN. W związku z powyższym, na podstawie art. 93. Ustęp 1 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia. Czytaj więcej na https://motoryzacja.inter.pl/wiadomości/ceny/sprzedaż/news/nie-będzie-nowych-samochodów-dla-wojska-zostaje-honkery. NIT:259945419 No to mieli świetnego analityka, który wcześniej taki, a nie inny budżet przewidział, pewnie policzył po kosztach. Same materiały i robociznę, nie dodając zysku, bo z góry wiedział, że firma, która do tego przystąpi, upadnie.